Celem tego projektu było zrozumienie, stworzenie modelu i zrozumienie, jak powstaje siatka spękań w obrazach, bo do tej pory takiej informacji nie było. Mało z osób zwiedzających tak naprawdę widzi siatkę spękań, która jest bardzo charakterystyczna i typowa i dla miejsca, gdzie powstał obraz, i dla technik i technologii użytych przez artystów. Jak Państwo wiedzą, inżynierowie otwierają książkę i wyczytują, jakie są własności, mogą znaleźć łatwo własności materiału. W przypadku obiektów dziedzictwa kultury nie ma własności farby olejnej Leonarda, które on używał. Nie wiemy, jakie własności są. Są traktaty średniowieczne, są informacje dawne publikowane i wiemy, jak takie farby powstawały, no nigdy te rzeczy nie były zbadane. Tutaj jest to wielkie osiągnięcie, o którym już Państwo słyszeliśmy. Po raz pierwszy w świecie wyznaczyliśmy własności farb tempery jajowej, które są tak ważne dla chociażby malarstwa włoskiego.